Starożytne cywilizacje pozostawiły po sobie różne ślady. Właściwie gdzie się nie obejrzymy, widzimy historię, a spod ziemi wyłaniają się różne artefakty przeszłości. I w dzisiejszym odcinku, moi drodzy, właśnie o takich artefaktach, ale bardzo dziwnych artefaktach, no bo to nie jest kanał historyczny, tylko kanał dotyczący kosmosu. Czy na Ziemi mogły istnieć cywilizacje, które były bardziej zaawansowane niż to, co wiemy z historii? Albo jakieś obce cywilizacje, które mogły pozostawić ślady po swojej bytności na naszej planecie? Kto wie? Naukowcy znaleźli mnóstwo różnych dziwnych artefaktów niewiadomego pochodzenia, niewiadomego przeznaczenia i tak naprawdę nie do końca wiadomo, jak wyjaśnić to, czym one są. W większości przypadków pewnie raczej nadinterpretujemy, jeżeli mówimy o tym, że są to faktycznie jakieś relikty starożytnych, bardzo zaawansowanych cywilizacji, albo tym bardziej tych z kosmosu, ale jednak nie do końca jesteśmy w stanie wyjaśnić, do czego służyły i właściwie w jaki sposób działały. A partnerem dzisiejszego odcinka jest Bethesda, która wydała właśnie w tym momencie grę Starfield, w której to właśnie poszukujemy różnych artefaktów jakiejś dziwnej, kosmicznej cywilizacji, artefaktów, których przeznaczenia początkowo nie znamy i właściwie jest to jedna wielka tajemnica. Ale o grze opowiem Wam jeszcze w innych segmentach tego odcinka, bo pięknie wpasowała się w temat dzisiejszej astrofazy. Jednym z ciekawszych pradawnych artefaktów, który bardzo mocno rozbudza naszą wyobraźnię, jest tak zwana bateria z Bagdadu. Jak to bateria z Bagdadu? Cóż to takiego jest? To seria glinianych dzbanów, wewnątrz których znaleziono, no cóż, niecodzienne znalezisko, bo miedziane tuleje, wewnątrz których wrzucone były żelazne pręty. No i można powiedzieć, cóż dziwnego, zwykłe gliniane naczynia z jakimiś metalowymi elementami w środku. Ale moi drodzy, jeżeli by do takiego naczynia wlać jakiś kwaśny odczyn, na przykład wino, albo sok z cytryny, albo ocet, to nagle otrzymalibyśmy coś, co w zasadzie działa jak bateria. Bardzo słaba bateria, ale jednak faktycznie bateria. Czy ludzie, którzy przed 2000 lat zamieszkiwali obecne okolice Bagdadu, znali prąd elektryczny? Mogli używać baterii do na przykład galwanizacji, czyli pokrywania złotem swoich ozdób? W 1936 roku podczas wykopalisk w okolicach Bagdadu Wilhelm Kunig, niemiecki archeolog, odkrył niezwykły artefakt. Wewnątrz glinianego pojemnika umieszczono spirale miedzi, pręt żelaza oraz resztki naturalnej smoły. Miedź i żelazo pełniłyby rolę elektrod. Ocet byłby elektrolitem, a smoła zapewniałaby izolację. Wszystkie składniki były łatwo dostępne w starożytności. Co ciekawe, w muzeum znajdowało się wiele podobnych naczyń, które prawdopodobnie służyły do przechowywania zwojów. Odkrycie było uważane za przełomowe, ponieważ sugerowało, że wiedza na temat elektryczności była znana już w III wieku przed naszą erą. Tymczasem w Europie eksperymenty z elektrycznością rozpoczęły się dopiero w okresie XVIII i XIX wieku. Artefakt otrzymał miano baterii z Bagdadu. Niemniej jednak nie wszyscy eksperci byli przekonani do teorii Kuniga, podkreślając brak jednoznacznych dowodów na wykorzystanie elektryczności w tamtym okresie. Teoria o starożytnej baterii zyskała dodatkowy rozgłos dzięki Erichowi von Däniken'owi, który zajmuje się teoriami o tzw. starożytnych astronautach i który uznał, że na pewno była to bateria. Współcześni entuzjaści często próbują odtworzyć działanie baterii z Bagdadu, korzystając z dostępnych materiałów takich jak drut miedziany, stalowy gwóźdź czy sok cytrynowy. Eksperymenty te potwierdzają, że podobne konstrukcje mogą faktycznie wytwarzać napięcie. Podobne doświadczenia można przeprowadzić przy użyciu innych materiałów, takich jak dwa różne metalowe druty i owoc, np. jabłko. Po wbiciu w owoc drutów i podłączeniu ich do miernika możemy zaobserwować generowane napięcie, ale musimy tutaj pamiętać, że to, że działa to w ten sposób, nie oznacza wcale, że było w ten sposób wykorzystywane. Albo jeszcze inaczej, ktoś mógł zauważyć, że coś takiego działa w dziwny sposób, nie wiem, kiedy próbujemy tego dotknąć językiem, to coś zaczyna nas mrowić i mamy kwaśny posmak w ustach, ale nie do końca było możliwe zastosowanie tego na masową skalę. Co więcej, baterie te nie dają zbyt dużego napięcia, więc nie do końca nadawałyby się do galwanizacji. A dodatkowo z tych oryginalnych baterii z Bagdadu nie wyprowadzone są żadne interfejsy, to znaczy nie za bardzo było jak podłączyć te baterie do czegokolwiek, spiąć je razem ze sobą, no bo gdybyśmy zebrali ich setki, to być może uzyskalibyśmy takie napięcie, aby faktycznie zająć się galwanizacją.
Chociaż badacze przypuszczają, że powstały między 250 rokiem przed naszą erą a 224 rokiem naszej ery, trudno jest dokładnie określić wiek baterii ze względu na specyfikę użytych materiałów. Niestety artefakt ten zaginął po tym, jak muzeum w Bagdadzie zostało złupione w 2003 roku. Być może ktoś teraz używa tego eksponatu do podtrzymywania działania koparki kryptowalut, kto wie. Jeśli chodzi o grę Starfield, to mamy w niej do czynienia z artefaktami, które również wydają się być swego rodzaju źródłem energii, emitują z siebie właśnie jakąś dziwną energię, przeznaczenia której na początku gry nie do końca rozumiemy. W miarę jednak postępów w fabule gry dowiadujemy się coraz więcej na temat tego, jaką tajemnicę niesie ze sobą ten tajemniczy artefakt. A skoro już o baterii z Bagdadu, to od razu nasuwa się też kolejna zabawa z elektrycznością, którą niby miałaby wykonywać starożytna cywilizacja. Tym razem przenosimy się do Egiptu. Reliefy z Dendery to płaskorzeźby z I wieku przed naszą erą, odnalezione w kryptach świątynnych w Denderze. Niektórzy autorzy, jak na przykład Reinhard Hebeck i Peter Krasa w książce Światło Faraonów, najwyższe technologie i prąd elektryczny w starożytnym Egipcie oraz wspomniany już Erich von Däniken w Oczy Sfinksa twierdzą, że reliefy te przedstawiają żarówkę z kablem, oprawką, izolatorem i skrzynią, która ma to wszystko zasilać. Według nich relief miałby świadczyć o zaawansowanej wiedzy starożytnych Egipcjan na temat elektryczności i oświetlenia. Jednak według specjalistów z dziedziny archeologii, czyli tych ludzi, których raczej powinno się słuchać w tych tematach, płaskorzeźby te ukazują symboliczną scenę związaną z mitologią egipską. Relief ilustruje lotos, z którego wyrasta stela wężowa, symbol wierzeń egipskich. I to w sumie ma więcej sensu niż nagle pojawiające się żarówki, które nie pojawiają się nigdzie więcej. Jedna strona jest unoszona przez boga Ra, podczas gdy drugą wspiera Ozyrys w postaci filaru. Cała kompozycja odnosi się do narodzin świata zgodnie z tradycyjnymi wierzeniami Egipcjan, w których z pierwotnego oceanu pojawia się lotos, a z niego wąż, symbol boga Somtusa, syna Hator i Horusa. Elementy, które w publikacjach pseudonaukowych są opisywane jako skrzynia z kablem, są w rzeczywistości częściami łodzi słonecznej. Łódź słoneczna to nie chodzi oczywiście o napędzana energią słoneczną, tylko jest to taki rodzaj łodzi zwierzeń. Tak więc przedstawiona oprawka to tak naprawdę lotos, a żarówka to wcześniej wspomniana stela wężowa. I czym mogła to być żarówka? Pewnie mogła być, aczkolwiek mało na to wskazuje, ponieważ po pierwsze, nie ma takich podań nigdzie indziej, a po drugie, to co opisują archeologowie idealnie widzę w tym momencie na tym reliefie, więc nie wiem, czy jest sens szukać tutaj czegoś mistycznego, kiedy mamy tak naprawdę na tacy podane rozwiązanie, które zresztą pojawia się też w innych miejscach i na innych ścianach, w egipskich świątyniach i w egipskich budynkach. Kolejnym ciekawym artefaktem z naprawdę zamierzchłej przeszłości są kulki. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie to, że wyglądają jak zdobione kulki, jakieś wytwory cywilizacji, które miały być chociażby ozdobnikami, jeśli nie jakimiś zaawansowanymi urządzeniami, które datowane są na 2,8 miliarda lat. Jak widzicie, to naprawdę sporo. Jedne z nich odnaleziono w południowej Afryce, drugie w Stanach Zjednoczonych. Pierwsze z nich nazywają się kule Klerksdorp i znalezione zostały w miejscowości Ottosdal w południowej Afryce, natomiast drugie to kulki Mokwi i te znaleziono w Utah w Stanach Zjednoczonych. Kule z Klerksdorp to intrygujące obiekty znalezione w liczących sobie 2,8 miliarda lat złożach pyrofilitu w pobliżu Ottosdal w południowej Afryce. W licznych książkach, artykułach i stronach internetowych przedstawiane są jako potencjalnie zagadkowe artefakty pozostałe po starożytnej zaawansowanej cywilizacji. Mają od 0,5 cm do niemal 9 cm średnicy. Te sfery znacząco różnią się kształtem. Niektóre są niemal doskonałymi sferami, podczas gdy inne są spłaszczone lub mają kształt dysków, często występując w formie wzajemnie połączonych kształtów przypominających bańki mydlane. Analizy składu wykazały, że składają się głównie z hematytu lub mieszanki wolastonitu, hematytu i geetytu. Ich kolory wahają się od ciemnoczerwonego do matowej czerwieni, a po przekrojeniu ujawniają wyraźną strukturę radialną. Co ciekawe, wiele z tych sfer posiada równoległe, poprzeczne rowki. W przeciwieństwie do spekulacyjnych twierdzeń, że zostały stworzone przez inteligentne istoty, geolodzy zgadzają się, że te obiekty są naturalnym zjawiskiem. No bo gdyby nie były, to musielibyśmy mieć do czynienia z cywilizacją, która istniała 2,8 miliarda lat temu. A wtedy organizmy były naprawdę proste.
Jeżeli chodzi o bardziej sensowne, przyziemne wyjaśnienia, to różni geolodzy twierdzą, że są to tak zwane konkrecje. Konkrecje to narastające kryształy danego minerału, które tworzą się w innych minerałach i właśnie mogą przybierać takie formy. Pomimo pewnych twierdzeń o tym, że sfery są doskonale okrągłe lub metaliczne, badania geologa Paula Heinricha obalają te tezy, ponieważ nie tylko znacząco różnią się kształtem, ale również nie są metaliczne. Dezinformacje, jak na przykład twierdzenia o ich pochodzeniu z kopalni srebra Wonderstone, czy o tym, że są twarde jak stal, zostały kategorycznie obalone przez ekspertów. W skali twardości żadna z badanych sfer nie przekroczyła wartości 5 w skali Mohsa, w porównaniu do zwykłego szkła, które ma twardość 5,5 w skali Mohsa. Ciekawostką jest, że Michael Cremo, znana postać z alternatywnej archeologii, czerpał niektóre ze swoich twierdzeń z satyrycznego tabloidu Weekly World News. Z kolei Rolf Marx, były kurator muzeum w Klerksdorp, dodatkowo wyjaśnił nieporozumienia, zaznaczając, że obroty sfer w muzealnej wystawie, bo zmieniały one swoją pozycję i to oczywiście miało być wyjaśniane jako działalność, jako magiczna działalność tych kul związana z zaawansowaną cywilizacją, która je stworzyła, były spowodowane lokalną aktywnością sejsmiczną związaną z wydobyciem złota, a nie jakąś wewnętrzną właściwością sfer. Te rowki, które wydają się być zdobieniami, są właśnie tymi kolejnymi warstwami, które odkładały się na powierzchni takiej konkrecji, aż stworzyły te właśnie kule. Czy tak jest, tego oczywiście nie wiadomo, ale wiele wskazuje właśnie na to. Miał czy jak kot, wygląda jak kot, robi siku, które pachnie jak kocie, więc wydaje się, że najprawdopodobniej będzie to jednak kot. Ciekawostka, w 2018 roku kule te można było kupić na Allegro za całe 400 zł. Więc jeżeli chcielibyście być posiadaczami kul, które mają prawie 3 miliardy lat i zostały stworzone przez starożytną cywilizację techniczną, to proszę bardzo, szukajcie, w necie też znajdziecie. Kiedy spojrzałem na to okno, to od razu przyszedł mi do głowy taki artefakt, który jest chyba jednym z najbardziej znanych artefaktów, czyli Gwiezdne Wrota. Artefakt bardzo fajny. I dlaczego jak spojrzałem na okno? No bo tam też mieliśmy do czynienia z czymś, co wyglądało jak portal, ale po uruchomieniu tego portalu nagle otwierał nam się portal, właściwie wormhole, do zupełnie innych zakątków wszechświata. Można było w ten sposób podróżować między planetami. No było to takie, można powiedzieć, kosmiczne metro bardzo zaawansowanych obcych. I to jest dwojaki artefakt, bo z jednej strony mamy do czynienia z zaawansowaną technologią, a z drugiej strony mamy do czynienia z czymś, co było otoczone kultem przez prymitywne ludy. Patrzyły na to jak na zdobiony ołtarz, na którym oddawały cześć różnym bóstwom, w które wierzyły. A w jaki sposób w ogóle działały Gwiezdne Wrota? Bo to też jest bardzo ciekawe urządzenie i bardzo ciekawa zasada działania. Na pierwszy rzut oka Stargate przypominają ogromny pierścień z inskrypcjami. W rzeczywistości jest to skomplikowane urządzenie, które korzysta z sieci Wormhole, umożliwiając podróż z jednego miejsca w kosmosie do innego w mgnieniu oka. Każdy Stargate posiada wewnętrzny pierścień z inskrypcjami i symboli, które służą do wybierania czegoś, co nazwalibyśmy adresem docelowym. Co ciekawe, docelowe miejsce Stargate nie jest stałe. Dzięki odpowiedniemu połączeniu symboli można dotrzeć praktycznie wszędzie w znanej przestrzeni kosmicznej, tam gdzie znajduje się odbiornik, czyli druga część wylot takiego wormhole'a. Przesyłanie obiektów czy ludzi przez bramę nie jest jednak proste. Nie przynajmniej nie tak, jak mogłoby się wydawać. Wszystko, co przechodzi przez Stargate, jest rozkładane na pojedyncze składniki, a następnie na energię. A po przejściu przez Wormhole te elementy są ponownie składane w całość. Czyli mamy tutaj do czynienia z teleportem, który wykorzystując tunele czasoprzestrzenne jest w stanie przesłać materię z punktu A do punktu B. Proces ten jest niemal natychmiastowy i zwykle bezbolesny. Choć błędy w działaniu bramy mogą prowadzić do nieprzyjemnych doświadczeń. W kontekście tej technologii od razu na myśl przychodzi pewien eksperyment myślowy, który zahacza właśnie o teleportację. Czy jeśli dochodzi do rozkładu naszego ciała, umysłu i wszystkiego, co nas buduje na części pierwsze, przesłania informacji w punkt docelowy i tam złożenie tego wszystkiego do kupy, to czy to, co zostaje złożone na miejscu, jest nami? Czy zachowujemy ciągłość świadomości, to znaczy ja, który czuję się sobą tutaj, jestem tym samym sobą po drugiej stronie, czy jest to tylko wierna kopia, która ma moje wspomnienia, ale ja w tym momencie zostaję zdezintegrowany i tak naprawdę moje życie w tym momencie się kończy? To jest bardzo ciekawe, filozoficzne tak naprawdę rozważanie na temat podróży przez wormhole czy teleportacji materii ożywionej.
Z drugiej jednak strony, kiedy kładziemy się wieczorem spać, a rano wstajemy, też dokonujemy takiego przeskoku. Może nie jesteśmy teleportowani, ale nasz umysł wyłącza się, mamy wtedy oczywiście sny, ale nie jesteśmy sobą, nie kontynuujemy tego, kim jesteśmy tutaj w tym momencie. A następnie drugiego dnia budzimy się i kto wie, czy nie jesteśmy tylko kopiami, które mają wspomnienia, a nasze życie zaczęło się tego poranka. Ponownie, filozofia, ale warto się nad tymi aspektami pozastanawiać w kontekście takich technologii. Stargate bazuje więc bardzo luźno na koncepcji naukowej znanej jako wormhole, nazywane również czasami mostami Einsteina-Rosena. To proponowane zjawiska łączące dwa odległe punkty w czasoprzestrzeni. Chociaż teoretycznie są możliwe, zgodnie z ogólną teorią względności, nie ma dowodów na ich faktyczne istnienie. Z perspektywy science fiction idea Stargate jest intrygująca, ponieważ pozwala eksplorować zupełnie nowe światy w każdym odcinku, bez konieczności tradycyjnego podróżowania, które na takie odległości byłoby niemożliwe. W rzeczywistości, nawet gdyby było możliwe stworzenie takich gwiezdnych wrót, promieniowanie oraz różne gwałtowne procesy zachodzące wewnątrz takich wormholi oznaczałyby, że byłoby wysoce niewskazane przejście przez nie tak, jak robią to w serialu. W ogóle, żeby podtrzymać wormhole, żeby on się nie zapadł w momencie, kiedy jakakolwiek materia próbuje się przez niego przedostać, i tu mówimy oczywiście o obliczeniach, to wychodzi z modeli matematycznych, potrzeba by było do tego tak zwanej egzotycznej materii, która przejawia zupełnie odmienne własności do tej, którą znamy z otoczenia. Zamiast przyciągać, miałaby ujemną masę i rozpychała czasoprzestrzeń. Taka egzotyczna materia tworzyłaby w pewien sposób stelaż, który nie pozwalałby wormholowi zapaść. Coś jak te wsporniki w kopalni, które utrzymują korytarz w całości i nie pozwalają mu się zapaść. W grze Starfield nie potrzebujemy tego typu wrót. Mamy tam do czynienia z pojazdami kosmicznymi, które są w stanie dokonywać skoków pomiędzy systemami gwiezdnymi, więc jest to już jakby technologia wmontowana w same pojazdy kosmiczne. Natomiast cały czas fabuła kręci się dookoła różnych starożytnych artefaktów niesamowicie zaawansowanej cywilizacji kosmicznej, które właściwie na początku nie wiadomo, do czego służą. A teraz już chodźmy dalej do kolejnego artefaktu. Mechanizm z Antykitry to fascynujący świadek innowacyjności i zaawansowanych technologii starożytnych Greków. Zaprojektowany do obliczania pozycji ciał niebieskich, ten wyjątkowy instrument został odkryty na dnie morza obok greckiej wyspy Antykitira, datowany na lata 150 do 100 przed naszą erą. Co ciekawe, dopiero XVIII-wieczne zegary dorównały mu pod względem złożoności. Obecnie można go podziwiać w Narodowym Muzeum Archeologicznym w Atenach. Wszystko zaczęło się w 1900 roku, kiedy grecki nurek Elias Sadiatos natknął się na wrak starożytnego statku handlowego. Z wraku wydobyto liczne artefakty, ale prawdziwą sensacją okazało się odkrycie w 1902 roku skorodowanej bryły brązu z kołem zębatym w środku. Początkowe przypuszczenia sugerowały, że może to być średniowieczny zegar, ale dokładniejsze badania potwierdziły starożytny wiek znaleziska. Chociaż mechanizm jest zniszczony, udało się dokładniej poznać jego funkcję i konstrukcję. W 1974 roku Derek De Solea Price z Uniwersytetu Yale po wieloletnich badaniach zidentyfikował jego przeznaczenie. Ostateczne rekonstrukcje, oparte o nowoczesne technologie jak tomografia komputerowa, pozwoliły lepiej zrozumieć, jak ten mechanizm działał. Wykonane koła zębate napędzane korbą pokazywały ruchy Słońca, Księżyca oraz fazę Księżyca. Dodatkowo mechanizm miał zdolność przewidywać wschody i zachody gwiazd oraz pozycję pięciu znanych planet. Niektóre teorie sugerują, że mechanizm mógł być tworem uczniów Archimedesa lub być związany z pracami astronomów z wyspy Rodos. Teorie te są poparte wzmiankami Cycerona, który wspomniał o podobnych urządzeniach. Niewątpliwe odkrycie mechanizmu z Antykitiry zmieniło postrzeganie możliwości technicznych starożytnych Greków. Ten artefakt stanowi dowód na to, że technologia, której byliśmy świadkami w okresie renesansu, ma swoje korzenie w starożytności, choć może nie bezpośrednio. Ostateczne badania z 2016 roku sugerują, że za stworzeniem tego mechanizmu mogą stać Pitagorejczycy. I tu dochodzimy do sedna, że my tak naprawdę nie doceniamy nas samych z przeszłości, bo to nie było tak, że starożytni to byli jacyś ludzie chodzący w togach i przepaskach i mówiący na wiadomo co papu. To byli naprawdę ludzie, którzy znali się na technologii, znali się na matematyce, znali się na astronomii. No i cóż, to tylko teraz mamy taki przeskok technologiczny, że w ciągu 100 lat świat właściwie wywrócił się do góry nogami. Ale wcześniej ta technologia rozwijała się powoli, były okresy zacofania, były okresy następnego wzrostu. Natomiast nie możemy mówić, że nasi starożytni przodkowie nie byli w stanie wykonać żadnych urządzeń, nie byli w stanie wznosić budowli, no bo byli przecież w starożytności, więc we wszystkim musieli pomagać im kosmici. Nie, to jest
bardzo nie fair w stosunku do naszych przodków. Myśląc o tym wszystkim, o czym dzisiaj tutaj powiedziałem, od razu do głowy przychodzi mi jedna rzecz. Czy my właściwie bylibyśmy w stanie rozpoznać i zrozumieć artefakty pozostawione przez bardzo zaawansowane starożytne cywilizacje, tym bardziej jeśli miałyby to być cywilizacje kosmiczne? Przychodzi mi tutaj na myśl też od razu rozmowa, którą zrobiliśmy razem z Leszkiem Błaszkiewiczem i Marcinem Przybyłkiem. Zastanawialiśmy się tam, czy gdybyśmy przenieśli się naszym umysłem do na przykład mózgu psa albo do mózgu owada, to bylibyśmy w stanie zapamiętać pewne rzeczy, zapamiętać to, jak to jest być psem czy owadem. Okazuje się, że nie do końca, niekoniecznie, ponieważ brak pewnych struktur w mózgach tych mniej zaawansowanych istot nie pozwoliłoby nam w pełni rozwinąć naszej własnej osobowości, naszego własnego umysłu. I tutaj mogłoby być całkiem podobnie. Jeżeli takie artefakty stworzyłyby istoty, które byłyby o wiele bardziej zaawansowane, nie tylko technologicznie, ale też umysłowo, ich mózgi byłyby zbudowane w zupełnie inny sposób, to być może my nie bylibyśmy w stanie w żaden sposób pojąć tego, jak takie artefakty mają działać. Tutaj od razu też przychodzi mi na myśl pewien fragment gry Starfield, bo tam w momencie, kiedy dotykamy takiego artefaktu, kiedy ktoś znajduje po raz pierwszy fragment tego starożytnego urządzenia, doznaje wizji. Jest to pełna barw i efektów wizualnych wizja, a także jakieś efekty dźwiękowe, ale nie do końca jesteśmy w stanie jako bohater zrozumieć, co właściwie się stało, czego właściwie doświadczyliśmy. Mózg człowieka nie jest przystosowany i przygotowany do tego, żeby zrozumieć język, sposób komunikacji czy technologię istot tak bardzo odmiennych od nas, tak bardzo zaawansowanych. Podobnie było u Lema, który pokazywał nam obcych tak bardzo obcych, że zupełnie niekompatybilnych z nami samymi. A chociażby Solaris, gdzie cała planeta, ocean, który się na niej znajdował, był jedną wielką żywą istotą, która nie była w stanie skomunikować się z nami. Więc być może patrzymy na pewne pozostałości po galaktycznych cywilizacjach, ale nie jesteśmy w stanie w ogóle powiedzieć, że jest to jakaś pozostałość, bo nie jesteśmy przystosowani do tego, żeby w ogóle ją zauważyć. I to jest dość niepokojąca myśl, bo być może codziennie potykamy się wręcz o takie ruiny, które pokazują, że gdzieś tam w przestrzeni kosmicznej istniała cywilizacja o wiele bardziej zaawansowana od nas, ale zwyczajnie nie jesteśmy w stanie tego dostrzec. Pytanie tylko, czy kiedykolwiek będziemy, czy już zawsze będziemy skazani na ślepotę w tym temacie. My widzimy się, moi drodzy, w kolejnych odcinkach, w kolejnych astrofazach, a Was zachęcam serdecznie do zapoznania się z grą Starfield od Bethesdy, która jest partnerem naszego dzisiejszego odcinka. Więcej informacji znajdziecie w opisie tego filmu. Do zobaczenia, trzymajcie się i cześć.